Witam was, jestem Gorczek i jest dzisiaj ze mną Karolej. Siemanko. Chociaż tutaj jest pod inną nazwą, gotar.pl. A, ktoś mi pisze na tym, na Skype'ie. Czekaj, spróbuję ogarnąć. Rip. A zacząłeś już nagrywać, czy znowu replay? Nie, nagrywam. Skleja się. A, nie, to będzie na filmie. Tak. Czekaj, dobra. Już ogarnąłem. Jakby kto pytał, to się Asmaj dobijał. Dobra. To tak, dobra. Przeczytam fabułę. Jesteś nocnym strażnikiem. Zostałeś tu przysłany na rozkaz króla. Strażnik, który był tu przed tobą, Terry, zaginął. Twoim zadaniem jest go odnaleźć. Na początku powinieneś zapytać o niego w wiosce. Zasady. Może ja przeczytam regulamin. O, dobra. Zasady. Wczuj się w klimat. Chodź po ścieżce z gravelu. Unikaj creeperów, graj na normal, easy, hard. Nie niszcz bloków, nie wychodź za mapę. Zbieraj rzeczy ze skrzynek, nie kombinuj. Nie zbieraj rzeczy z dozowników. Okay. Czy dispenserów. Biorę dozownik to dispenser. Pół mięsa, łuk i strzały. Biorę to. Ta. Dobra. O, idealnie, podzieliliśmy się ekwipuneczkiem. Tak. Masz buty, żeby ci się nogi nie pokaleczyły. Nie będzie mi zimno w stopę. Dokładnie. Nie wiadomo dlaczego, ale na tych ziemiach nigdy nie rosła trawa. Aha, spoko. Tu coś pisze, tu nic nie pisze. Tu też nic. Tutaj też. I tu też. A tu jest spadna ziemia. Podobno w wiosce także ostatnio ginęli ludzie. Wow, mapa z fabułą i po polsku. To jest taka mapka bardziej chyba adventure, wiesz? Nie wydaje mi się, żeby to był escape. Nie, pisał, że jest escape, ale no, może coś jest jakieś powiązanie z adventure, wiesz? Wiesz? Tak mi się wydaje, coś mocno. Coś tu nie gra, dlaczego? Nikogo nie ma w wiosce. Co tu pisze? Rybak. O, rybki. Rybki. Rybki, rybeczki, rybunie. Yeah. Moje. Oj, i wędkę mi zakosili. Yeah. Musisz coś tu złowić zapewne, jak skoro tam była wędka. Chyba nie. Tak po prostu. Może jego ekwipunek. Tu pisze kowal. Czyli tu był kowal. Tu u kowala. To jest kibel. Bardzo przyjemnie. Tu jest jakiś dom. Rozdzielmy się, to ja pójdę w takim razie tutaj. Po to? Coś tu nie gra. Kibelek i pełno pajęczyn. I dziury w dachu. O, tu jest NPC. Dziękuję, że uratowałeś mnie przed tymi potworami. Oni wszystkich zabili, zostałem tylko ja. To znowu były te magiczne sztuczki. Potwory wyszły z tych wrót. To była wina... Nic już od niego nie dowiem. Nic już się od niego nie dowiem. Chyba oszalał. NPC oszalał. To dziwne. A tu już nic nie ma. Gdzie jest NPC? No był, wyszedł chyba. Aha, rozumiem. Czy tam zniknął? Nie, tu jest na polu. Oszalał. Pisałem gdzieś coś o jakiejś drodze, czy coś? Nie, tak, mamy się poruszać po ścieżkach z gravelu, tylko i wyłącznie. A, no to tędy. Hopla. Czy tu jest włączony easy? Czy jest peaceful, bo nie pamiętam. Cholera. Easy musi być. Aha, dobra, nieważne. Coś tu jest napisane. Pójdę sprawdzić, co jest za górką, to ja pójdę sprawdzić. Co jest za górką? O, netherrack. Uuu. Glowstone. Piekielna sprawa. What the fuck? A więc to o tych wrotach mówił ten wieśniak. Tak. Wygląda jak Gwiezdne Wrota. Oglądałeś? Tak, oglądałem. Bardzo ciekawa lekturka. Lekturka. Dźwignia. Zwykle jak ciągnę za drzwi, coś się dzieje strasznego, więc może lepiej ty pociągnij.
Otwarło się. O. Ten znak, widziałem go w bibliotece w wieży. Muszę się tam wrócić. Do wieży znowu się wracać. Ojej. Chyba przez przypadek włączyłem Peaceful na serwerze. Da się to zmienić jakoś komendą? Niestety nie. Kurwa. Znaczy na normalnym się chyba nie da, na bookkicie się pewnie da. Pluginy musisz mieć. No. Tam była jakaś biblioteka w wieży? Gdzie? Nie, właśnie nie. Nie widziałem nic. Bo pisze, że się, żeby się wrócić do biblioteki w wieży. Wiem. Widziałem. Aha, bo tam jest jakieś zejście w bok w ogóle. Co było? Zejście jakieś w bok. Ta wieża ma takie zejście w bok. Było. Ja tam szczerze żadnej nie widziałem biblioteki, ale okej. Skoro piszą, to musi być. Nie ma wyjścia. A ja tam nie wyskoczę chyba. Cholera. Idziemy? Będę czytował. Szukajmy sign. Tu coś było, oła! Co się stało? Padłem na dół? Where are you? Na dole. Tutaj. Jest dziura w podłodze, ała, chyba się popsuło coś. Tu była biblioteka, czy co tu? Fuck! Fuck this shit. Bo tu wcześniej nie było tej dziury, nie? No nie. A to pewnie się teraz otwarła. No. Jesteśmy po połamanych schodach. Cia. Się tu prędzej zabiję niż zejdę. Nie no, musimy dać radę. Fuck. O kurczę. Chyba muszę skoczyć, ech. Tak pisze. Padłem w pajęczynę. No. Skocz se na dół od razu. O, faktycznie, to jest biblioteka. Przydałoby się światło. Dźwignia. W ogóle ta biblioteka była w screenach, jak była mapa przedstawiana. Rozumiem. Tu jest dźwignia. O, fajnie, światło włączyłem. Zapewne musimy wejść do góry. Jestem z siebie dumny. Widać ten znak to symbol tajnych przejść nocnych strażników. Tylko jak go otworzyć? Dobra, zastanowię się nad tym później, a teraz muszę się stąd wydostać. Boże, jaki znak ułożony w ogóle w tym. Podejrzewam, że tak. Uważam, że... Gdzie się otworzyło się? Nigdzie. Musiałem się gdzieś coś otworzyć, bo tam pociągłem za dźwignię. Na dole pewnie. Straszak. Tu jest też dźwignia. Ale coś się otworzyło, słyszałem. O. Tak, tu są te światła do włączenia, ale... Gdzieś się coś otworzyło się, ale ja jestem jak zwykle ślepy i nie widzę. Bo tam była dźwignia ukryta za tymi. Tutaj. Gdzie? Pod podłogą. A tu, Boże. Gdzieś mówiłem, że jestem ślepy. What? What the hell? Na pewno? Na 100%. A tu się coś otworzyło, czy coś? No to, dokładnie to, co ci pokazuje. A, tak ciekawe, czemu to jest mechanizm w ogóle, no? No. Zepsuliśmy o, mapę. Tutaj coś znalazłem. Ej, zepsuliśmy mapę chyba. Daliśmy radę. Co ja? Nie ma to jak zepsuć mapę, nie? A ja wiem, co ja zrobię. Ja wykopię sobie dirt. Ten dirt wyprowadzi mnie na wolność. Nie ogarniam. Czekaj. Ja to zaraz odczanię. Co mi się tu miało otworzyć? A, bo to się zbugowało. To się nadal nagrywa? Co? Trzeba będzie dużo wycinać. Oj tam, ja nic nie wycinam. Tu się otwarło, Boże, tepaj się do mnie. Tepam się? Bo ty tam gdzieś łazisz. Mówiłem, jestem ślepy. Ej,
O, dobra, zapomniałem komendy. Spoko. Raczej twojego niku. Dziwne, nie wiedziałem, że pod wieżą była kopalnia. Oh my god. I tu jest kopalnia. O, lapis lazuli. Tak. Mam lapis, mam lapis, mam. What? Łaza! Oj. Jasne, most musiał się wyszowalić. Ile parkour? Oj. Padłem tak, że w ogóle nie można mnie znaleźć. Spoko. Dead pie. Uczysz się od Maćka? Maciek. Dead pie, nie? Tepaj, tepaj. Dlatego przestali tu kopać. Woda zalała. Skrzynia. I wydaje mi się, że tędy się wystaniemy. Nie. Wow. Ojej. Ja biorę. Wow, wow, wow. Ale fajne hełmy. Ciekawe, dlaczego będę huntowany. Gdzieś tam znaleźli jakiś skarb. Wydaje mi się, że zaraz wpadniemy w jakąś lawę czy coś. Czekaj, którędy by stąd wyjść? Tędy do góry, po tych powodzie. A tak pisze tam gdzieś czy coś? Ja bym nie wstaniesz do kościoła. Jezu, nagrywam. Chuja. Tak to już jest. Kto to? Kto ci niepokoi, milordzie? Zobaczcie. Aha, do kościoła z bereźniku. Oj, padłem na maskę. Oh my god. Ty, może tu trzeba te rybki wypuścić? Jakie rybki? Pędź ku wolności, te co od rybaka wzięliśmy. Ale. Tam jest chyba wyjście. Ała, padłem, nie? Nie. What the, gdzie tu jest jakieś wyjście? What the hell? Ba. Jak z tego morał? Najpierw przejdź mapkę Escape, potem nagrywaj z niej filmik. Tak. Dokładnie. Waka bunga. Bunga bunga. Czekaj, bo to jest wszystko oświetlone. Pa, no jeszcze raz do mnie pisze, no ja nie mogę. Może darujmy sobie tą mapkę i pogadamy po prostu. O, tu jest zejście. Chwila. Znalazłem. Słuchasz mnie dobrze? Tak. Znalazłem przejście. Jesteś moim bogiem. Jest pod wodą. Po to były te hełmy. A co one nam dadzą? Że wolniej ci się ten spada to. Ano, jeśli nie patrzę. Tutaj też jest przejście nocnych strażników. Wow. Dziennik nocnego strażnika Terego. Ciągle musiał siedzieć w tej zakrytej wieży. I pomagać tym wieśniakom. Ale odkryłem to źródło magii. Ta energia jest tak mocna, że pozwala na tworzenie utworów, dzięki temu będę mógł wreszcie zemścić się na królu i nocnych strażnikach. Za wysłanie mnie na te odludzie razem z moją armią potworów zasiądę na tronie. Chyba oszalał. To miejsce na wszystkich dziwnie wpływa. Wow. Pięknie to przeczytaliśmy. Dokładnie. Synchronizacja musi... Oj! Prawie się zabiłem. What the? Co to jest? A więc tutaj jest ta cała trawa. Spoko. Ukradli im trawę. Tak. Parkour. Naprawdę? Nie mogli wymyślić niczego lepszego. O, dżunglowe. Tak? Dobrze mi idzie. Nie spadłem jeszcze.
Znaczy spadłem na początku trochę. Ja pewnie spadnę na samym końcu jak zwykle. Dawaj. Ła. Fak, włączyłem sobie caps locka. Myślałem, że spadłem. Lol, na to drzewo można wyjść od samego dołu. Spadłem, czaisz? A na to drzewo można wyjść od samego dołu. No. What the fuck? Dziwna ta mapka parkour. Lecę. Jej. Jeszcze nie spadłem. Jeszcze. A ja już dawno. Jeszcze nie. Fuck. Aha, tutaj mam wkoczyć. Wow. To naprawdę było trudne. A zabisz mi, Lordzie. Ło. Jestem świetny. Oj, ciężka misja. Oj, przepraszam. Coś tam zrobił? Kota kopnąłem przez szpadek. Spoko. Graczu, odpocznij sobie chwilę. Fuck, no chyba nie. A zobacz, gdzie jest. Tak, a tak. Uważaj, bo tutaj to się znikają, te klocki. Poleciałeś na game modzie. Nie, nie. Właśnie nie liczy się. Po prostu się drapałem na drzewo. Tak. O, tutaj są płytki i złote jabłka. Fuck, no kuźwa, no znowu spadłem. Przedem tutaj dokładnie tak jak ty tam jesteś teraz, przez wodę. Czekaj, bo skoro to jest checkpoint, nie? Ja już tam wrzuciłem. Dobra, jestem. Ja tam nie wlecę. Nie, nie ma szans. Graczu, odpocznij sobie chwilę. Ale zobacz, co tu jest. Co tam masz? Płyty i 45 złotych jabłek. Nie, nie, to jest niemożliwe, to nie wejdę. Ale tu jest checkpoint, to ja bym... Czekaj, zobaczę, ile się nagrywa w ogóle. Pewnie długo. Pewnie nie. Koło 22 minut, myślę. A nie, 19 minut dopiero. Będziesz to z godziny obrabiał. Nie. Myślę, że nie. Zły jestem. Ja to naprawię. Już mówiłem, że naprawię. Oj. Naprawiłem tą mapę. Jak? No, normalnie, no. Where are you? Oh, fuck. Czekaj, jeszcze raz muszę naprawić. Dobra, tu. I tu. Fuck, tam nie wskoczę. A co tam jest w ogóle? Tam jest dalej przejście? Nie, tu jest tak, łóżko i tabliczka. Graczu, odpocznij sobie chwilkę. To co muzykę odtwarza i dużo różnych płyt. Aha, mamy iść znowu z tej strony. A mamy tutaj iść, hello. Gdzie? Uuu. Widzę. To po co to cały ten parkour, jak można było iść dołem? Lol. Ktoś nas zrobił w konie. O, słyszę pająki. Tak. Dobra, to tu jest duże drzewo, to przy dużym drzewie skończymy. Czekaj. Tylko spróbuję udoskonalić moje ten zmysł parkurowca. Dobra, nie udało się. To się tu ustawię pod drzewem. Tutaj, tu, o. I tak. To był escape z Karolejem, tak? Jak to się czyta się? Tak jak czytasz, dobrze przeczytałeś. Karolej. Z Karolejem. No i
Myślę, że się wam spodoba ta seria. I co? No i dotarliśmy do jakiegoś dużego drzewa. A kolejną część tej przygody o nocnych strażnikach zobaczycie w kolejnym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie, czołem, cześć. Czołem, właśnie wam macham.